Być może nie wszyscy wiedzą, ale bardzo lubię sprawdzać limity sprzętu. To znaczy obserwować, jak bardzo można podnieść ustawienia graficzne, jak bardzo można dokręcić niektóre elementy sprzętowe, a potem obserwować, jak na przykład taka maszyna zaczyna stawać w ogniu. Zdarzyło mi się modyfikacjami faszerować gry, które w gruncie rzeczy wyglądały po prostu źle. Zdarzało mi się te całkiem ładnie wyglądające wynosić na jeszcze wyższy poziom. Zwyczajnie lubię ten moment, kiedy bez zastanowienia mogę przesunąć wszystko na ultra, a GPU nawet nie zaczyna się pocić. Wtedy właśnie wchodzą potężne modyfikacje tworzone przez fanów, takie, które potrafią te poty wycisnąć z każdej maszyny. Na szczęście dziś trafił mi się solidny przeciwnik, Asus ROG Strix Scar 17 SS pod zespołami, których zazdrości moja stacjonarka. Dlatego też dostałem bardzo, ale to bardzo ważne zadanie. Zadanie przetestowania tego oto laptopa, tak by dać mu niezły wycisk. Potrzebujemy zatem obiektu do testów, gry, która może nam zaoferować dobre wsparcie społeczności pełnej kreatywnych osób. Pytanie zatem brzmi, czym zaatakować naszego laptopa? Jakie gry mogłyby go solidnie nadwyrężyć? GTA jest już trochę za stare, Cyberpunk pewnie by pasował, ale ma ray tracing, coś co można modyfikacjami docisnąć do maksimum. Minecraft. Wszyscy doskonale wiemy, z czym to się je. Sześciany stawiamy na sobie, kopiemy, hodujemy sobie trzodę, walczymy na przykład ze smokiem. Jednak jako, że my stawiamy na wrażenia estetyczne, interesuje nas najbardziej ten pierwszy aspekt. Stawianie klocków na sobie. I bum. Nie wiedzieć, kiedy prymitywna układanka zaczyna wyglądać dobrze, ale wiem, że może o wiele lepiej. I tutaj pojawia się mikroskopijny problem, mianowicie jeżeli chcemy modować jakkolwiek Minecrafta, musimy korzystać z wersji Java. A wersja Java i mody muszą ze sobą współgrać, więc jest dużo szukania, dużo kombinowania, ale spokojnie, to leży po mojej stronie. Nie będziemy tu stawiać na rozbudowę samej gry. Mimo imponującej biblioteki najróżniejszych fanowskich elementów, naszym celem jest poprawa strony wizualnej. Poruszać się będę zatem zgodnie z wymaganiami paczek tekstur czy shaderów po wersjach gry. Łatwo się domyślić, że nie wszystko to będzie ze sobą współpracowało w idealnej harmonii, jednak nam zależy na ładnych obrazkach, trzeba się postarać. Dokładnie w tym celu będę korzystał z map gotowych. Jest co najmniej miliard osób o wiele bardziej utalentowanych w kwestiach budowniczych ode mnie, zaś ja ostatni raz zrobiłem coś tak naprawdę na serio w Minecrafcie pewnie z 5 lat temu. Na pierwszy rzut idzie zatem niewielkie, acz bardzo urocze fantazy miasteczko, którego nazwę znajdziecie w opisie. To z dedykowanym texture packiem wygląda bardzo uroczo, ale przez swój rozmiar nie sprawia zbyt wielkich trudności dla laptopa. A zatem, pokazuję wam podstawowego, niezmodowanego Minecrafta. Pokazuję wam Minecrafta, który będzie miał nałożony texture pack, czyli zestaw teksturek o wyższej rozdzielczości. W tym przypadku idziemy w co najmniej 1000. No więc właśnie, nie jest to może dedykowana paczka tekstur, lecz jeśli przeskoczymy z podstawowych 16 pikseli na 16 do 1024 na 1024, możemy solidnie nadwyrężyć procesy graficzne i doczytywanie wszystkiego. 64 razy więcej pikseli do zapamiętania przez nie najlepiej zoptymalizowany silnik stojący na Javie stanowiło duży problem dla wszystkich moich komputerów, więc to będzie nasz pierwszy atak na Strixa. I może nie wygląda to jakoś cudownie, bo nie z takimi założeniami była budowana mapa, ale kilka pięknych kamieni, bardziej dostrzegalna i realistyczna trawa robią jakieś wrażenie. Jednak stabilność nie ucierpiała. I to mnie smuci. Tu doskonale widać, że tak naprawdę to podstawa gry, ten rdzeń i silnik determinuje nam płynność rozgrywki w dużym stopniu. Mianowicie, jeżeli mamy już wyrenderowany cały obszar, albo obszar jest niewielki i nie posiada zbyt wielu małych detalicznych elementów, będzie to chodziło stabilniej.
ale ja się tutaj nie poddaję. Postanowiłem więc wczytać o wiele, wiele większą mapę. Padło na współczesną, modern mapkę pełną różnych uliczek, świateł i dzielnic. Przemysłowa, kilka marketów i przede wszystkim sam ogromny rozmiar. Imponujące przedsięwzięcie maperów już zaczyna sprawiać pewne problemy ze względu na swoją skalę. Doładowywanie kolejnych stref mimo standardowych tekstur to dość dużo roboty. Zwłaszcza jeśli wskoczymy w ustawienia i tam wyciśniemy ile się da. Jednak poza paczkami zmieniającymi poszycie sześcianów możemy wprowadzić tutaj moją tajną broń, która robi prawdopodobnie największe wrażenie i zjada najwięcej zasobów komputera. Minecraft w wersji podstawowej, tej Vanilla, oferuje dość proste ustawienia, zasięg renderu, a także powiedzmy na przykład jakość drzewek. Jednak my będziemy korzystali z shaderów, które menu opcji mają trochę większe, no i pozwalają na o wiele, wiele więcej fikuśnych graficznych elementów. Szybkie porównanie przed i po jest drastycznie inaczej. Po pierwsze, niebo lub raczej skybox wygląda w końcu naturalnie. Do tego gra świateł i cieni pojawia się w znacznie bardziej robiącej wrażenie formie. Zaskakująco nie sprawiło to większych problemów naszemu przeciwnikowi, choć dość dziwacznie wygląda wykrzaczanie się obliczania. To te mrygające punkty, których nie wyeliminowało nawet przypisanie 20 giga RAM-u czy grzebanie w ustawieniach samej gry. Dużo lepiej nasze shadery poradziły sobie na mniejszej mapce fantasy, gdzie całość nabrała takiego filmowego wyglądu. Na tym etapie śmiało można założyć, że proste kombo spuchniętych tekstur i relatywnie prostych shaderów nie stanowi problemu. Pozwolę sobie jeszcze wrócić do poprzedniej mapki, bo noc z tym cieniowaniem to jest miód dla oczu. Jest takie stare chińskie powiedzenie, które powtarzał mi pradziadek. Jeżeli coś wygląda dobrze, to znaczy, że może wyglądać lepiej. Tak więc musimy dorzucić więcej, więcej i więcej modów. Generowanie mapy, różnorodne struktury, biomy i tereny zostały solidnie dopracowane przez lata rozwoju gry. Prezentowane do tej pory mapy miały pewną przewagę, taką, że pojawiały się na kontrolowanych obszarach. Przez to rozumiem, że ich twórcy mogli wypłaszczać tereny, optymalizować do pewnego stopnia swoje większe i mniejsze światy, nie dając miejsca na losowość, z której przecież Minecraft słynie. Dlatego kolejnym krokiem moich testów będzie stworzenie własnej mapy i stworzenie niewielkiego przeglądu shaderów, tak by pokazać Wam, jak te potrafią się od siebie różnić. Zapewne nie uda się znaleźć jednego uniwersalnie pięknego i wspaniałego, bo to kwestia subiektywna, ale dlaczego by nie spróbować, prawda? A co powiecie na to, żeby do tego wszystkiego dorzucić jeszcze trochę shaderów? Tak, żeby troszeczkę podnieść temperaturę na układzie graficznym. 3080 Ti. Przyjmuję wezwanie. Beyond Belief, Chocapic, CUDA, Project Luma, SUS, Astralex to absolutnie ułamek tego, co możemy zainstalować. W sieci jest tego pełno. I tutaj wskazówka, zazwyczaj najbardziej różnicę będzie widać na wodzie. Te pierwsze separują liście na drzewach, gwarantują ładne odbicia w akwenach. CUDA daje nam cudowną wręcz wodę, a przynajmniej dla mnie, a zachodzące słońce daje magiczny efekt. Luma nie grała dla mnie ani trochę, a przede wszystkim nawet nie zbiła klatek po uruchomieniu. SUS to praktycznie najładniejszy z tej listy i w końcu potrafi drastycznie zbić płynność gry. A przecież o to dokładnie nam chodzi. Podkręcamy więc antyaliasing, jakość renderu i cieni i voilà! Minecraft nie do końca przypomina swoją pierwotną formę, a im więcej wody na ekranie, tym większy efekt pokazu slajdów. Paradoksalnie po wrzuceniu paczki mającej gwarantować realizm, całość wygląda zwyczajnie gorzej. Natomiast w sieci znajdziemy kilku twórców, którzy w zamian za wsparcie dają dostęp do niesamowitych paczek tekstur, a do tego sugerują konkretne shadery, by osiągnąć pewien realizm. No wiecie, że muszę je mieć. A zatem co dorzuciłem do tego kotła? Gigantyczny, płatny texture pack, który ma wgrany bump mapping. Do tego obsługujący ten bump mapping, szalone cienie, niesamowite wiązki światła i inne tego typu rzeczy. Shader?
Zobaczmy, co się stanie. I jestem w szoku. Kora drzewa z wypukłościami to widok godzien podziwu. Wiem, że schodząc pod ziemię ograniczę potrzebę renderu, ale podziwianie różnego rodzaju kamieni ładnie odseparowanych od siebie, wgłębień czy samych rud daje mi straszną frajdę. No wygląda to ładnie. Dla balansu więc postanowiłem nieco polatać po mapie i włączyć deszcz. No jest kolosalna różnica tak w widoczkach, jak i stabilności samej gry. A wejście do budowanego przez całość trwania tego materiału domku, mimo iż miejscami nijakie, to posiada elementy robiące wrażenie, takie jak refleksy na skrzyniach, czy świetnie przygotowane piece z luźnymi drewienkami wewnątrz. Jednak dalej dla mnie jest zbyt stabilnie. I nie ukrywam, że łagodzące krajobrazy nie pomagają na to, jak bardzo denerwuje mnie brak tego sufitu graficznego. Dobra, miał wybuchać, tak? To co powiecie na mod z realistyczną fizyką obliczaną w locie? Dlaczego by nie? Proszę bardzo. Szybki test, rzut surowcami, bardzo efektowny, bardzo fizyczny, ale nic nie robi z grą. Pora niszczyć, jak mawia Hulk. Kilo w łapę i... o matko. Rozbijane bloki sypią się w bryły, które nijak nie przypominają materiału, z którego są zrobione. Gliczujące się wielościany, jakby pokryte chromem, nadwyrężają możliwości obliczeniowe Javy, która nie była przygotowana z myślą o tak fikuśnym rozwiązaniu. I to jednak shadery są powodem wykrzaczania się, choć tak naprawdę podkręcona maksymalnie modyfikacja z fizyką potrafiła znokautować nawet podstawową wersję. Wystarczy, by rozbite elementy zostawały na dłużej. I tutaj taka ciekawostka, to też tłumaczy, dlaczego w wielu starszych grach ciała przeciwników tak szybko znikały z mapy. Oszczędność. I to wszystko przypomniało mi o jeszcze jednej sprawie. Noc i nastrojowe światła. Wielka mapa i efekty cząsteczkowe. Albo uda mi się stworzyć niepowtarzalny klimat, albo ten komp wybuchnie. I chciałbym wam powiedzieć, że albo fizyka, albo shadery. Jednak to nie jest do końca prawda, bo dobrze skonfigurowana fizyka nie będzie aż tak bardzo zasobożerna. Z kolei same shadery potrafią sprawić, że Minecraft przestaje wyglądać jak Minecraft. Zwłaszcza jeśli spojrzymy na te wszystkie krajobrazy w oddali. No to wygląda jak zapowiedź kolejnych Elder Scrollsów. Skyrim czy nie? Udało się całość zawiesić. Chciałbym wam pokazać gameplay z kilku sekund po nocnym przejeździe miastem, ale równie dobrze mógłbym odpalić JPEGa będącego screenem. Połączenie shaderów, tekstur, deszczu, wielu świateł punktowych na bardzo dużej mapie okazało się zabójcą dla samego Minecrafta. Dosłownie raz na 2-3 sekundy coś się zmieniało, aż dotarło do etapu, w którym należało wykonać zaklęcie Ctrl-Alt-Delete. Osiągnęliśmy równe 0 klatek na sekundę, mimo tego, że widać, że gdzieś tam jest ruch. Plan zrealizowany, ja jestem usatysfakcjonowany, a gra przestała wyglądać jak swoja podstawowa wersja. No innymi słowy, mamy sukces. Czy zatem udało się spalić komputer? Nie. Ale udało się doprowadzić launcher Minecrafta do tego, że już absolutnie się wysypywał. Wszelkie obliczenia stawały na głowie, a FPS-y spadały do mniej niż jednego.